Nowa przepustka, właśnie sobie jadą na nią żołnierze. Do ich zachowania, absolutnie nie ma zastrzeżeń. Najmniejszych zastrzeżeń do zachowania panów żołnierzy nie ma, absolutnie nie, nie. Pięknie uśmiechnięci, ślicznie uczesani, dobrotliwi, grzeczni, niewinni, dobrze ułożeni, świetnie wychowani, sympatyczni, mili, uczynni. Dwudniowa przepustka, hej! A gdy na peronie ktoś żołnierza popchnie szkaradnie, żadne brzydkie słowo, z ust żołnierza nigdy nie padnie. Ani słowo na K, ani na H, ani na P nie padnie, nie, nie. Jeszcze się uśmiechnie, jeszcze zrobi przejście, chociaż wszyscy pchają się podli, a on spokojniutko usiądzie w przedziale, coś poczyta lub się pomodli. Dwudniowa przepustka, hej! A gdy do przedziału pełnego żołnierzy wejdzie sobie ponętna panienka, nikt nie komentuje wypuszczonym wzrokiem, nikt panienki ładnej nie nęka. Nie patrzą w ogóle na laskę, jakby jej tam nie było, nie patrzą, nie, nie. Nie patrzą na dekolt, nie patrzą na nogi, cała podróż biegnie wzorowo. Gdy panienka pragnie przerwać spokój błogi, wtedy grzeczną bawią rozmową. Ponętną pęchę, zabawią rozmową. Żołnierze są trzeźwi, papierosów także nie palą. Nie, 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 żeby się orzeźwić, wezmą soczek, nigdy browaru. Soczek, owszem, browar nigdy, never, ni waści, nie. Zaś na zakończenie trzeba tu podkreślić, choć to jasno z tekstu wynika, że do Częstochowy jadą dziś żołnierze ojca Tadeusza Rydzyka. Ojca Tadeusza, hej!